Dzisiaj zapraszam Was na szybki przepis na przepyszne, świeże, wilgotne, długo zachowujące świeżość babeczki idealne do koszyka wielkanocnego w wersji mini. Możecie z nich zrobić również takie klasyczne babeczki, które będą po prostu przepyszne. Są one na bazie kremowego serka śmietankowego i to w nim tkwi sekret ich długotrwałej świeżości. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, a babeczki zagoszczą w tym roku w Waszych koszykach wielkanocnych. Zaczynamy od utarcia samego masła w temperaturze pokojowej. Przed dodaniem cukru wystarczy troszeczkę rozrobić wcześniej właśnie to masło w misie, żeby nabrało nieco puszystości, a następnie dodajemy stopniowo cukier oraz naszą pastę waniliową. Całość miksujemy przez kilka minut do dokładnego połączenia. Do takiego utartego z cukrem i pastą waniliową masła dodajemy stopniowo jajka, całość miksujemy, żeby wszystko dobrze się połączyło. Kiedy już jajka będą dobrze rozprowadzone w cieście, dodajemy nasz kremowy serek w temperaturze pokojowej i całość miksujemy również na jednolite ciasto. Ja zmniejszyłam sobie tutaj obroty robota na średnie. Teraz pozostało już dodać tylko suche składniki i całość zmiksować do połączenia. Kiedy uzyskamy dosyć gęste ciasto, należy wyłączyć robot. Ja jeszcze całość mieszam sobie szpatułką silikonową, bo jak widzicie, na brzegach zostało nieco składników, które nie do końca się rozprowadziły. To samo jest zupełnie na spodzie misy, tam przeważnie ląduje samo masło, dlatego warto jeszcze wszystko dokładnie przemieszać szpatułką silikonową, zanim ciasto przełożymy do naszych foremek. Ja moją foremkę silikonową z kształtem mini babeczek mam już ułożoną na blaszce i teraz każdą z tych foremek, każde wgłębienie wykładam mniej więcej do ich 3/4 wysokości ciastem, lekko wyrównuję i w ten sposób będę je piekła. Babeczki pieczemy na środkowym poziomie piekarnika na funkcji góra-dół przez około 35 minut do tak zwanego suchego patyka, jeszcze w zależności od tego, jak mocno chcemy mieć je przyrumienione. 170-175 stopni jest to taka optymalna temperatura. Następnie nasze babeczki studzimy, wyciągamy z formy, a kiedy będą wystudzone, skrawamy naszym babkom wybrzuszone spody, tak aby później ładnie wyglądały. Oczywiście tych uciętych skrawków nie wyrzucamy, możemy je przeznaczyć albo na cake popsy, ale gwarantuję Wam, że jak posmakujecie jeden, to zjecie całą resztę. Te babeczki są po prostu przepyszne.
Teraz przyszedł już czas na dekorację i ja tutaj kilka czekoladowych, takich ozdobnych jajeczek nieco kruszę sobie tak, żeby później wyszły mi takie ładne ozdoby na górze moich babeczek. Wcześniej rozpuściłam też czekoladę z odrobiną oleju rzepakowego i tutaj polewam tą czekoladą górę moich babeczek i do takiej świeżej, rozpuszczonej czekolady nasypuję sobie jeszcze troszeczkę moich pokruszonych wcześniej jajeczek czekoladowych. W pierwszej wersji nakładałam moją polewę łyżeczką, ale możecie zrobić to też za pomocą rękawa cukierniczego, jeżeli chcecie taki dokładniejszy wzór. I w ten oto sposób nasze banalnie proste, a jednocześnie bardzo aromatyczne i długo zachowujące wilgotność babeczki do koszyka wielkanocnego są już gotowe. Mam nadzieję, że zagoszczą one na Waszym stole. Ja po tej udanej próbie na pewno zdecyduję się, że te babeczki właśnie będą w moim koszyku wielkanocnym. Za dzisiaj już Wam dziękuję. Oczywiście życzę wesołych świąt. Zapraszam na moje media społecznościowe i oczywiście wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.